Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym. Podcast Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz portalu Obserwator Międzynarodowy. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu o prawie międzynarodowym. Za mikrofonem niezmiennie towarzyszy mi Tomasz Lachowski i Mateusz Piątkowski. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat aktualny, temat, który z pewnością będzie oddziaływał na sferę wojskową w przyszłości, mianowicie zagadnienie sztucznej inteligencji w Służbie Sił Zbrojnych. I mamy ku temu świetną okazję, żeby porozmawiać z jedną z najlepszych badaczek w Polsce w tym zakresie. Serdecznie witamy panią dr Kaję Kowalczewską. Dzień dobry. Pani doktor jest adiunktą w Inkubatorze Doskonałości Naukowej Digital Justice Center na WPIA Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującego się wpływem technologii na proces karny, finansowanego ze środków Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej. Była pomysłodawczynią, koordynatorką projektu Społeczeństwo Obywatelskie wobec rozwoju polskich systemów bojowych bez załogowców. Ta publikacja jest zresztą dostępna w internecie o bardzo ciekawym zakresie. Również była ekspertką programów MCDC NATO, a także pani doktor Kaja Kowalczewska jest ekspertką, członkiem Komisji do Spraw Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2021 roku ekspertem Fundacji AI Law Tech Foundation. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu jeszcze raz. To ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to pierwszy z wielu razy. Tak, z pewnością to tylko pierwszy, a nie ostatni raz. Jak Mateusz już wspomniał, dzisiejsza rzeczywistość na polu bitwy to faktycznie, i tutaj zwłaszcza patrząc na konflikty zbrojne, czy to w Strefie Gazy, czy na terytorium Ukrainy, które ukazują znaczenie środków bezzałogowych. To jest zwłaszcza, kiedy patrzymy na różne materiały wideo, filmiki, z tutaj konkretnie mówiąc z frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, wielokrotnie już widzieliśmy, że na przykład żołnierze kapitulowali przed dronami. No i to jest jakby pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w momencie pewnego przełomu w stronę autonomiczności. Tak przypomnijmy, że taki jeden z najbardziej klasycznych podziałów autonomii to podział na autonomiczność nadzorowaną i tą bez nadzoru. No i właśnie pytanie, czy właśnie w tym momencie jesteśmy na przełomie, który nas prowadzi w kierunku tej autonomiczności bez nadzoru człowieka? Rzeczywiście ten podział na takie, to powiedzmy, że to wszystko jest z angielskiego, więc po polsku brzmi bardzo niezgrabnie, ale załóżmy, mamy proces decyzyjny na polu walki, w którym jest jakoś człowiek i może być on w samym centrum tego procesu, czyli to, co znamy z klasycznych sposobów prowadzenia walki, może tylko nadzorować pewien system, który działa i interweniować w sytuacjach, kiedy widzi, że trzeba zainterweniować, albo może być zupełnie poza tym procesem. I o ile ten proces tak naprawdę rzeczywiście nie jest powiązany z tym, czy jakiś pojazd jest bezzałogowy, czy nie, no to przyjęło się już bardzo często właśnie w dyskusjach mówić, że mamy bezzałogowe statki, przede wszystkim latające, popularnie zwane dronami, i tamten człowiek, operator jest, zazwyczaj był przez ostatnie dekady tego wieku, był operator, który albo bezpośrednio prowadził taki pojazd, albo nadzorował jego działanie. Natomiast ten ostatni jakby stopień, czyli human out of the loop, człowiek poza procesem decyzyjnym, no to mówiło się o tym, że jest to trochę kwestia przyszłości. I też już od samego właśnie początku wprowadzania tego podziału zasadne krytyki się pojawiały, które mam wrażenie, że w tym tygodniu przez doniesienia tego, co się działo w Strefie Gazy, no właściwie okazały się bardzo zasadne, ale mianowicie, że tak naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy tym drugim i trzecim stopniem, czyli pomiędzy nadzorowaniem przez człowieka jakiejś działalności opartej na jakimś algorytmie czy sztucznej inteligencji, a byciem poza tym procesem. Bo z prawnego i moralnego punktu widzenia to nam nie chodzi o to, czy człowiek jest gdzieś, czy może coś zatwierdzać, tylko tak naprawdę chodzi nam o jakość tego nadzoru,
i jakościowy udział w podejmowaniu decyzji. Więc te, wracając trochę teraz do pytania, czyli na Ukrainie widzimy, że są wykorzystywane na szeroką skalę pojazdy latające w różnych trybach, takich kamikadze, gdzie właściwie mamy nakierowanie na jakiś cel i wykonywanie ataku zakończonego zniszczeniem takiego pojazdu. Widzimy właśnie poddawanie się wobec drona, który jednak jest jeszcze, z tego co rozumiem, pilotowany przez człowieka i to ten człowiek decyduje, w jaki sposób wziąć w niewolę tego przeciwnika. No ale też chyba w zeszłym tygodniu słyszeliśmy o ogłoszenie, że Ukraina zamierza bardzo mocno zainwestować w rozwój milionów dronów, które będą działały właśnie na zasadzie autonomiczności, czyli jakby ten trzeci poziom. I jest to oczywiście związane z dużym takim praktycznym aspektem wojskowym, dlaczego też NATO chociażby rozmawiało o tych autonomicznych dronach, dlaczego to jest atrakcyjne z punktu widzenia wojskowego, bo takie drony, które działają bez tego połączenia komunikacyjnego z operatorem, no są, trudniej jest je zjamować, trudniej jest je przechwycić, jeśli one mają po prostu w momencie ich wypuszczenia, wystartowania, mają już brak komunikacji ze swoimi operatorami, i trudniej się dostać do takiego drona. No i rzeczywiście to jest prawda, ale z drugiej strony musimy mieć trochę większy poziom zaufania co do tego, czy ten dron poradzi sobie z wykonaniem całej misji, jeżeli nie będzie tutaj nadzoru ludzkiego. Także widzimy, że no, to, co tutaj 10 lat temu, chociażby w ramach tego projektu, o którym Mateusz wspomniał i przy okazji którego się poznaliśmy w ogóle, o czym rozmawialiśmy, no to powoli staje się prawdą, ale z drugiej strony widzimy też, że akcenty rozkładają się trochę inaczej. I to pozwolę sobie jeszcze na ten jeden komentarz, że cały czas w tych dyskusjach już nie o dronach, tylko jeszcze o tych bardziej zaawansowanych, autonomicznych systemach, które mogą mieć siłę śmiercionośną na polach walki, które są przyszłościowymi systemami, jak nam się wydawało, rozmawialiśmy raczej o takich systemach, które miałyby być wypuszczane na pole walki po to, żeby zaoszczędzić życie żołnierzy, czyli takie, które mają zastępować żołnierzy, i wtedy ta decyzja o identyfikacji przede wszystkim celu i potem o wykonaniu ataku na dany cel miałaby być podejmowana przez AI. A doniesienia ze Strefy Gazy pokazują nam, że może tak naprawdę to ryzyko tak naprawdę materializuje się znacznie wcześniej, kiedy nie jakiś system musi zidentyfikować cel i wykonać atak na polu walki, ale wystarczy, że zidentyfikuje cel i poda go do tak zwanego zatwierdzenia przez człowieka, a człowiek maszynowo ten cel zatwierdzi i przekaże ten rozkaz do dalszych jednostek już powiedzmy z zatwierdzonym celem do wykonania ataku. I może tam właśnie jest ten problem. No ale dobrze, to trochę się rozgadałam na tym wstępie, oddaję wam głos. Tak, właśnie. A propos twoich badań, no można powiedzieć, że już prawie dekadę badasz zagadnienie autonomiczności pod różnymi kątami, w tym zwłaszcza pod kątem prawnym. No i właśnie, dekada badań i mamy pytanie o to, jaki jest stan dyskusji na chwilę obecną, bo jak wiemy w latach 2014-2021 wielkim zainteresowaniem doktryny międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, były dyskusje, które toczyły się właśnie na forum konwencji rozbrojeniowej, takiej długiej nazwie, konwencji CCW w Genewie. To zakończyło się przyjęciem jedynie pewnych postulatów, pewnej deklaracji natury politycznej. No i jaka jest tego konsekwencja? Czy to jest tak, że te systemy, oczywiście raz urządzenia bojowe sterowane przez sztuczną inteligencję, czy jakieś urządzenia wspomagające, czy to jest tak, że one działają w jakiejś próżni prawnej, czy też tak naprawdę autonomiczność, to wprowadzenie do autonomiczności, które widzimy oczywiście no, w różnych konspektach i w różnych aspektach, tak jak wspomniałaś, czy to nie jest jakiś element nowego wyścigu zbrojeń, który widzimy w dniu dzisiejszym, a z reguły z historii prawa humanitarnego wiemy, że zawsze jeżeli pojawiała się jakoś bardzo efektywna broń,
państwa były odpowiednio mniej skłonne do regulacji w postaci multilateralnych traktatów. Czyli dokonując pewnej konkluzji mojego pytania, jaki jest aktualny stan gry w zakresie prawa międzynarodowego, jeśli chodzi właśnie o AI w siłach zbrojnych? Rzeczywiście te dyskusje w Genewie toczyły się, ale one się nadal toczą. Tak naprawdę one nie zostały zamknięte. To są dyskusje, które na początku były takimi, powiedzmy, oswojeniem się z tematem. Przez 3 lata państwa mogły wysyłać ekspertów z wojskowych, prawników, etyków, inżynierów, którzy opowiadali o tym, jak w ogóle ta sztuczna inteligencja działa. Potem przeszliśmy do etapu, kiedy państwa zaczęły wysyłać rządowych ekspertów, którzy mieli już dyskutować na takim wyższym szczeblu, ale nie należy tego mylić w ogóle z jakimiś rozmowami na temat przyjmowania wiążących prawnie porozumień, bo nadal na tym etapie nie jesteśmy. Rzeczywiście w 2019 roku pod koniec każdego z takich spotkań przyjmowane są raporty i tam zostały przyjęte po raz pierwszy tak zwane 11 guiding principles. Można to nazwać takim jakby, no nie wiem, nie dekalogiem, ale takimi 11 przykazaniami, które przyświecają tej dyskusji. To nie są żadne normy prawne, czasem są to bardzo oczywiste stwierdzenia, takie jak między innymi to, że wszystkie środki walki, wszystkie rodzaje broni, które państwo używają lub rozwijają, powinny być zgodne z prawem międzynarodowym, ale też cała ta dyskusja właściwie opierała się o 3 takie najważniejsze, powiedzmy, zakresy tematyczne. Pierwszy to czy w ogóle nad takimi systemami należy sprawować jakąś ludzką kontrolę, a jeśli tak, to jaką i w którym momencie. Drugie to co z odpowiedzialnością za błędy takich systemów, a trzecie to, że no może przyjmijmy jakiś traktat międzynarodowy, który to ureguluje. Oczywiście ja mówię, że takie aspekty się pojawiały, nie znaczy to, że te aspekty zyskały jakąkolwiek aprobatę państw. Jeżeli chodzi o podział stanowisk państw na tym forum, no to możemy tutaj wyodrębnić państwa, które są całkowicie za zakazem rozwijania i używania takich broni, głównie dlatego, że są to państwa, które nie posiadają takiego potencjału technologicznego, żeby takie broni kiedykolwiek rozwinąć, albo są to państwa, na terytoriach których zazwyczaj te można przypuszczać, że te bronie będą używane. Z drugiej strony mamy państwa, które mówią, że nie, wystarczą aktualnie obowiązujące zasady prawa międzynarodowego i żaden nowy traktat nie jest potrzebny. No i one rzeczywiście odwołują się do tego, że w międzynarodowym prawie humanitarnym mamy szereg ogólnych zasad, które mają zastosowanie do wszystkich środków walki. Mamy pierwszą podstawową zasadę mówiącą o tym, że prawo do używania środków walki nie jest nieograniczone, czyli są jakieś ograniczenia dla państw, no, żeby potem trzeba trochę pokopać, żeby dowiedzieć się, jakie to są ograniczenia. No i w przypadku tych systemów ze sztuczną inteligencją do takich podstawowych zasad, które myślę, że są takie najważniejsze, bo odwołują się do procesu targetingu, czyli właśnie tego, przepraszam, identyfikacji i atakowania celu. To jest zasada rozróżniania pomiędzy celami wojskowymi a wszystkim innym, czyli osobami, obiektami cywilnymi. Zasada proporcjonalności, czyli tego pilnowania tego, by podczas ataku pewne straty, tak zwane uboczne collateral damage, nie były nieproporcjonalne wobec bezpośredniej korzyści wojskowej płynącej z danego ataku. No i mamy też takie pozytywne zobowiązanie, jak to się mówi, constant care, czy due diligence, czy zasady ostrożności, czyli państwa powinny nie tylko podczas samego ataku, ale w ogóle w trakcie prowadzenia działań zbrojnych powinny dokładać wszelkich możliwych starań, żeby oszczędzić, żeby tylko właśnie atakować i niszczyć obiekty, cele wojskowe, a równocześnie chronić osoby cywilne, obiekty cywilne. I te 3 zasady stosują się oczywiście do działań z użyciem sztucznej inteligencji. I one są trudne do, powiedzmy, zmierzenia czy do zastosowania przez ludzkich żołnierzy, więc możemy sobie wyobrazić, że równie trudne jest przełożenie tego na język sztucznej inteligencji. Dodatkowo, dodając do tego
takie problemy, jakie mamy aktualnie ze sztuczną inteligencją, czyli brak przejrzystości jej działania, w związku z tym brak zrozumienia czy możliwości przewidzenia, co mniej więcej się wydarzy, jeżeli użyjemy takiego systemu do ataku, no i brak właściwie prawnej możliwości przypisania odpowiedzialności poza takim dowódcą, który zdecydował się na użycie tego systemu. No i to są te zasady, czyli już odpowiedziałam tutaj cząstkowo na pierwsze pytanie, że nie działają oczywiście w próżni żadne nowe technologie wojskowe czy bronie, które są rozwijane, w tym te z użyciem sztucznej inteligencji. No ale rzeczywiście historia prawa międzynarodowego zna traktaty, które są poświęcone konkretnym środkom walki, jak na pewno wszyscy słyszeli o broni jądrowej, o broni chemicznej, o minach przeciwpiechotnych, o broni kasetowej, które w pewnym momencie, i to też jest bardzo istotne, że ten moment był powiedzmy szczęśliwy dla tej regulacji, że była taka atmosfera międzynarodowa, że dało się przyjąć taki tekst prawny, zostały przyjęte i obowiązują na mocy prawa traktatowego. I właśnie na tym forum w Genewie chciano, żeby taki kolejny traktat powstał w związku z tymi autonomicznymi systemami uzbrojenia. Natomiast wracając teraz do tego, co zostało osiągnięte. Zostało przyjęte 11 guiding principles, które są wytycznymi do dyskusji. Nie ma otwartych oficjalnie negocjacji żadnego wiążącego porozumienia prawa międzynarodowego. Od 2022 roku na tym forum, a co jest ważne, to forum skupia w sobie nie tylko państwa, które chcą zakazać tych systemów, bo jest ich około 30 tych państw, te, które właśnie nie mają takiego potencjału, ale są właśnie też potęgi militarne, które albo już rozwijają, albo używają, albo planują używać takich systemów. No i jedną z takich potęg jest Rosja i wiadomo, że od 2022 roku nie za bardzo, powiedzmy, nie jest chętna do przyjmowania jakichkolwiek nowych zasad ograniczających w ogóle działania wojenne i skutecznie utrudnia te dyskusje, szczególnie utrudnia udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba powiedzieć, że te całe dyskusje zostały zainicjowane właśnie przez społeczeństwo obywatelskie, przez koalicję NGO-sów i od tych 10 lat te NGO-sy urosły w siłę i bardzo często bardzo trafne uwagi składają do różnych stanowisk państw. Więc na pewno nie jesteśmy w momencie, kiedy szanse na przyjęcie tego traktatu są większe niż kiedykolwiek były. Powiedziałabym, że jest dokładnie na odwrót. Ja sama miałam możliwość porozmawiania z przedstawicielem MSZ-u, naszego polskiego, który był na spotkaniach w Genewie, no i zostało tam jasno wytłumaczone, że to nie jest dobry moment na przyjmowanie jakichkolwiek nowych porozumień w tym zakresie. Co więcej, i to troszkę bardziej zmroziło moją krew w żyłach, że część państw sąsiedzkich Rosji zastanawia się nad wycofaniem swoich ratyfikacji do wcześniej przyjętych umów, takich chociażby jak te zakazujące używania min przeciwpiechotnych czy broni kasetowej, właśnie ze względu na zmieniony klimat bezpieczeństwa, ze względu na agresję Rosji na Ukrainę. Więc trzeba przyznać, że aktualnie sytuacja nie jest dobra. Z jednej strony mamy zagrożenie ze strony Rosji, z drugiej strony mamy właściwie cotygodniowe doniesienia na temat tego, co się dzieje w Strefie Gazy i jaki kolejny nowy system oparty na sztucznej inteligencji jest wykorzystywany do prowadzenia działań zbrojnych. I może na koniec powiem, że też odkąd wypracowano te Guiding Principles, to też pojawiły się takie dwa nowe dokumenty zaproponowane. Z jednej strony jest to tak zwane podejście podziału na dwa. To nie wiem, jak na polski to przetłumaczyć. Jest zaproponowane ono, zostało zaproponowane w lipcu 2022 roku przez państwa europejskie, takie jak Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.
I te państwa poparły właśnie w oparciu o te guiding principles, zaproponowały, że ok, możemy iść w stronę negocjacji jakiegoś nowego traktatu, ale powinniśmy jasno wyodrębnić, że są pewne systemy autonomiczne, które powinniśmy zakazać i zdaniem tych państw te systemy to są takie, które działają całkowicie poza ludzką kontrolą i, to jest koniunkcja, czyli razem muszą być spełnione te warunki, i poza odpowiedzialnym chain of command, czyli pomóżcie mi, łańcuchem dowodzenia. Tak, łańcuchem dowodzenia chyba jest lepsze na to określenie. Więc uważają te państwa, że jeżeli jakiś system działa całkowicie poza ludzką kontrolą i tym odpowiedzialnym łańcuchem dowodzenia, to jest on sam w sobie niezgodny z prawem międzynarodowym i dodatkowo można go jeszcze zakazać w traktacie, a wszystkie inne, czyli można byłoby tutaj drugą, to nie jest bardzo rozbudowane stanowisko, od razu powiem, więc trzeba się tu dużo domyślać, co jest tak naprawdę intencja autorów, czyli wszystkie inne, które na przykład mają tylko pewien poziom ludzkiej kontroli, powinny być uregulowane, ale dopuszczone. I powinno być wprowadzone takie, jakby takie pojęcia się pojawiają w tym samym dysku, że powinno być human responsibility, czyli ludzka odpowiedzialność. No i dobrze wiemy, że taka powinna być, ale cały czas chodzi o szczegóły, gdzie ta odpowiedzialność, czyja ta odpowiedzialność. I odpowiednia ludzka kontrola. I oczywiście, co już jest znacznie bardziej popularnym podejściem, czyli mówi się o tym, że powinien być cały korpus pewnych rozwiązań czy technicznych, czy organizacyjnych, które mają zminimalizować ryzyka, które są związane z używaniem sztucznej inteligencji. I to jest jedno ze stanowisk. A co ciekawe, jest też drugie stanowisko przedstawione w maju ubiegłego roku 2023, jak tutaj w naszym MSZ-cie określono przez grupę G7, ale to jest chyba jedyne G7, do którego Polska należy, bo są to państwa Australia, Kanada, Japonia, Polska, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. I te państwa, w tym nasz kraj, przedstawiły tak zwane próbne draft articles, czyli projekt artykułów na temat autonomous weapons, na temat tych systemów ze sztuczną inteligencją. Tam jest 6 artykułów, gdzie ja muszę przyznać, że dosyć ciekawie są szczegółowe normy opisane, co powinno się znaleźć w całym systemie, nie tylko prawnym, ale też organizacji wojska, żeby odpowiednio przystosować właśnie ten cały aparat do ryzyk związanych z sztuczną inteligencją, poczynając od tego, że powinny być szkolenia dla personelu, powinno być ciągłe podnoszenie świadomości, kończąc na tym, że trzeba cały czas mieć świadomość tego, że istnieją różne. No i tu znowu nie mam polskiego słowa, jak znacie jakieś lepsze niż po angielsku słowo na bias, czyli jakieś pewne uprzedzenie, pewne tak, uproszczenie, które uprzedzenie, jest, wydaje mi się, że jest dobre. Tak, uprzedzenie, no właśnie. Więc bardzo jest to ciekawe stanowisko. Znowu, to są niewiążące rzeczy, natomiast widać, że tu Polska poszła raczej w tą stronę niż do swoich ewentualnych partnerów europejskich, z którymi na przykład dyskutowała rozporządzenie AI Act, które się nie stosuje do wojskowych zastosowań sztucznej inteligencji, no ale mimo to tworzy pewien taki korpus normatywny, więc my tutaj z Wielką Brytanią, no właściwie z całą koalicją wokół Stanów Zjednoczonych zbudowaną się przyłączyliśmy. Także to są takie dwa stanowiska, które zyskują na popularności, są popierane też przez inne państwa, ale one nadal nie są twardymi rozwiązaniami regulacyjnymi. No i w związku z tym mają swoje pewne wady, ale z drugiej strony dobrze widzieć, że państwa zaczynają być coraz bardziej świadome tego, jak przechodzimy do trochę bardziej szczegółowej dyskusji na temat tego, jak wdrożyć te systemy, żeby jednocześnie zachować ten ludzki pierwiastek i jeszcze pozostać w ramach prawa. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie o to, jaki jest stan gry aktualnie. Jak najbardziej tak.
Zatem teraz porozmawiajmy właśnie o jednym z takich systemów sztucznej inteligencji, który przez ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy, a zwłaszcza ten tragiczny moment, w którym zbombardowany został konwój humanitarny, również z naszym rodakiem, który poniósł śmierć, panem Damianem Sobolem, system Lavender, który właśnie wykorzystywany jest przez siły obronne Izraela do identyfikacji celów. Tutaj państwo izraelskie wskazuje rzecz jasna na te cele związane z Hamasem, z legalnymi celami wojskowymi. Natomiast w istocie, czy to brytyjska gazeta The Guardian, czy też nawet właśnie amerykańskie służby administracji, a tutaj ustami rzecznika Johna Kirby'ego, wskazała, że bardzo mocno przypatruje się i bada właśnie to wykorzystanie przez siły obronne Izraela systemu. Na przykład takie pojawiają informacje, że atak według tego systemu byłby proporcjonalny, jeśli na przykład mamy tutaj straty osobowe w wysokości od 20 do 100 osób cywilnych, w zależności od wagi danego celu, który jest właśnie przez siły zbrojne obronne Izraela atakowany. No i pytanie, jak taki system, system Lavender, zaklasyfikować? Czy to jest broń, czy to jest system broni? I czy on jest właśnie nielegalny z perspektywy tych rozwiązań prawa humanitarnego? No i wreszcie, czy ten najgorszy sen spełnia się, tak kiedyś jeszcze z powieści science fiction, że właściwie człowiek staje się takim bezrefleksyjnym narzędziem sztucznej inteligencji? Oczywiście, tak. Wszyscy myślę, że słyszeli o tym systemie. Podobnie głośno było na temat innego systemu izraelskiego, Gospel, w samym październiku zeszłego roku. To ja może zacznę trochę od tyłu, żebym potem nie pominęła tego, a też chętnie dodam swój komentarz do całej tej sytuacji, czyli jak zakwalifikować taki system, czy jest to system broni, czy jest to broni. Ja osobiście uważałabym, że nie jest to żaden system broni. Jest to system wspierający decyzję, tak zwany decision support system. To jest kategoria, która jest pominięta właściwie na tych rozmowach w Genewie, a której coraz więcej przypatrują się naukowcy i która jest znacznie częściej używana, jest z tego co wiem też używana przez polskie siły zbrojne, przez państwa NATO. Może jest to inny system, ale jego działanie jest zasadniczo takie same, czyli że na podstawie pewnych danych, które zasilają silnik takiego systemu, są przygotowywane rekomendacje. I tutaj akurat w przypadku tego Lavender są to rekomendacje co do identyfikacji celów wojskowych w Strefie Gazy. Ja czytałam również takie doniesienia, że ten system był już wcześniej używany niż podczas tej nowej odsłony konfliktu od października 2023, tylko we wcześniejszym okresie on przewidywał 50 celów na rok, a ponoć aktualnie jest to przewidywanie 100 celów na dzień. Więc jeżeli sobie popatrzymy na taką perspektywę, to myślę, że nie trzeba być ekspertem od wojskowości czy od sztucznej inteligencji, żeby zrozumieć, że przy takiej intensywności danych, które otrzymujemy, dostajemy nagle 100, załóżmy, jakichś zadań do wykonania, no to nikt tego nie jest w stanie zrobić albo porządnie, albo na czas. I też słyszałam o takich, chyba w tym samym artykule, tym artykule o dziwnej nazwie, jak dla mnie, portalu tam plus 792 czy coś takiego, było napisane, no, że były takie dyrektywy dla wojskowych, że mają po prostu wyrabiać normę celów na dzień. A skoro ten system produkował bardzo dużo tych celów, no to trzeba było robić to szybko. I to jest ten moment, kiedy okazuje się, że ten człowiek tak naprawdę jest iluzorycznym przyciskaczem przycisku, który zatwierdza decyzję, a nie jest człowiekiem, który powiedzmy dokonuje jakiejś analizy, sprawdzenia z innymi źródłami niż tylko ten system sztucznej inteligencji, bo przecież wojska mają swoje inne źródła informacji, nie tylko tą lawendę. I na podstawie tego swojego własnego ludzkiego osądu i danych, które posiada, zatwierdza lub modyfikuje tą rekomendację. Więc no,
Z tego, co nam tutaj przedstawiono, co dziennikarze przedstawili, no to wychodzi na to, że ten najgorszy sen się spełnia, że w tej sytuacji żołnierze nie zastanawiają się nad tym, co robią, tylko akceptują te decyzje. No i tu wracamy do tego pojęcia, tego uproszczenia, bias, bo mamy. Ja tutaj zgłębiłam sobie różne kategorie tych uproszczeń, bo jest ich bardzo wiele i to nie są uproszczenia związane ze sztuczną inteligencją, tylko uproszczenia, które my sobie jako ludzie wypracowaliśmy, nasz mózg, po to, żeby lepiej funkcjonować w społeczeństwie, szczególnie w przyspieszającym społeczeństwie. No i mamy action bias, czyli jeżeli mamy możliwość wykonania akcji, to często idziemy w to wykonanie, mimo że zaniechanie tego działania logicznie przyniosłoby lepsze efekty. Więc znowu, jeżeli nam system dyktuje, dobra, tu masz cel, to my idziemy za tym systemem, zamiast wziąć trochę czasu i zastanowić się, przeanalizować. Po drugie, mamy ten taki najczęściej powoływany bias, czyli automation bias, czyli jeżeli to jest system sztucznej inteligencji, który w magiczny sposób, w sposób lepszy niż człowiek, jak nam się wydaje właśnie, tylko jest w stanie przeanalizować bardzo wiele danych, które my, nasz mózg, nasz zmęczony, zestresowany na wojnie mózg nie jest w stanie ogarnąć, no to my bardziej ufamy temu rozwiązaniu niż własnemu osądowi. No, nie wspominając już o tym, że jest bardzo wiele problemów związanych z jakością danych, bo do dzisiaj nie za bardzo wiemy, skąd te dane, znaczy oprócz tego, że w Izraelu i na terytoriach okupowanych jest bardzo daleko idący system inwigilacji wszystkich osób i z użyciem zaawansowanych technologii biometrycznych, więc te dane są gromadzone, ale na jakiej zasadzie te dane są powiązywane z funkcją bojową, jaką te osoby niby jako członkowie Hamasu wykonują i w związku z czym stają się legalnymi celami wojskowymi, no to nie mamy na to odpowiedzi i też nie mamy odpowiedzi na temat tego, jak te dane były klasyfikowane, czy na przykład nie było tam jakichś uproszczeń związanych z tym, że wystarczy, że ktoś jest, nie wiem, muzułmaninem, a nie Żydem, lub ma inny kolor skóry, albo ma jakieś imię, które wskazuje na przynależność. No, tych motywów może być znacznie więcej, więc mamy to. Mamy te uproszczenia, mamy też kwestie związane z tym, że taki system, no, o ile jest dobry w analizowaniu niektórych danych, to w niektórych nadal jest dosyć słaby i ponoć nadal rozpoznawanie zdjęć i porównywanie ich z rzeczywistością, czyli załóżmy, mielibyśmy tam wgrane fotografie osób, może być obarczone dużym błędem. No i o ile taki system sam sobie jest pewnym systemem analizy danych i przez to moim zdaniem nie kwalifikuje się jako system broni, nie oznacza, że nie może sobie istnieć poza jakąkolwiek znowu regulacją prawną, bo o ile Izrael nie jest stroną GDPR czy tam RODO, to pewne podstawowe zasady wynikające z ogólnego systemu ochrony praw człowieka powinny mieć tam zastosowanie. Co więcej, mimo że nie jest system broni, to też są takie głosy podnoszone, że państwa mogą dokonywać, a nawet powinny dokonywać przeglądu prawnego takich systemów, bo decyzje, czy te rekomendacje raczej, które są outputem, są produktem tego systemu, mają krytyczne znaczenie dla sposobu prowadzenia działań zbrojnych. Więc powinna być tutaj taki sam poziom ostrożności i weryfikacji, jak do każdych innych źródeł informacji na temat informacji wywiadowczych czy informacji pozyskiwanych w toku prowadzenia działań zbrojnych. Więc myślę, że sam sobie na pewno nie można powiedzieć, że jest nielegalny per se. I tutaj może wrócę jeszcze do tej kwestii, którą przywołaliście na temat tego stosunku, powiedzmy, w obliczaniu proporcjonalności ataku, tego, czy załóżmy 20 osób cywilnych umrze, jak to jest niskiej rangi cel, a 100, jak to jest wysokiej rangi cel, i to nadal będzie w ramach proporcjonalności. To jest w tekstach prawnych,
W prawie zwyczajowym mamy pewien opis zasady proporcjonalności. Nigdzie nie ma żadnej tabelki, żadnego właśnie przelicznika. Ilekroć ja sama próbowałam rozmawiać z wojskowymi z różnych sił zbrojnych i próbowałam się dowiedzieć, dobra, ale jak w praktyce to robicie? No bo jednak w pewnym momencie trzeba podjąć tą decyzję i raczej nie na podstawie jakiegoś tam poczucia w klatce piersiowej, o, to teraz będzie proporcjonalnie, tylko pewnie są jakieś przeliczniki. I o ile oficjalnie nikt się nie przyznał, to ja przypuszczam, że takie przeliczniki funkcjonują. No i teraz jest pytanie, czy to, co tutaj dowiedzieliśmy się o systemie Lavender, oburza nas dlatego, że ten przelicznik w ogóle istnieje, czy nas oburza, że dzięki temu, że on istnieje, to sztuczna inteligencja może w takim razie zautomatyzować i przyspieszyć ten proces oceny, czy dany atak jest proporcjonalny. I na to nie ma łatwiej odpowiedzi na pewno. Natomiast oczywiście oprócz tego, że każde państwo, każde siły zbrojne w danym konflikcie zbrojnym, w danej sytuacji powinny mieć różne wytyczne, czy nazywamy to zasadami użycia siły, czyli rules of engagement, czy pewne dyrektywy polityczne, czy wojskowe, na przykład w pewnym momencie Stany Zjednoczone podczas swojej wojny dronowej nad Pakistanem były takie zalecenia polityczne mówiące, że nie wykonujemy ataku, jeśli ma zginąć jakakolwiek osoba cywilna, bo Stany Zjednoczone chciały już bardzo zminimalizować szkody, które wynikały z wcześniejszych ich działań i postawiono tak wysoki standard. Więc tutaj prawo na ten temat nic nie mówi. Prawo dopuszcza takie ofiary cywilne, jeżeli są one proporcjonalne właśnie do tej bezpośredniej korzyści wojskowej, która w tym przypadku jest po prostu zabiciem konkretnego, wysoko postawionego czy ważnego dla ruchu oporu, dla tej organizacji, z którą walczymy, bojownika. No ale nic nie wiemy na temat tego, jak wyglądają wytyczne właśnie użycia siły dla sił obronnych Izraela w tej operacji w Strefie Gazy. Możemy się tylko domyślać, że nie są one, nie są to standardy, które mówią o daleko idącej ochronie osób cywilnych, no bo wszyscy obserwujemy to, co się dzieje poza zarzutami o ludobójstwo, no to teraz widzimy też, że bardzo możliwe są kolejne zarzuty dotyczące używania głodu jako metody walki, a za chwilę dojdzie tu właśnie jeszcze używanie systemów broni, czy też systemów wspierających decyzje, które powodują pewną próżnię prawną, bo kogo pociągnąć do odpowiedzialności i kto w takim razie będzie ma się bać konsekwencji związanych z używaniem takich systemów. Także ja sobie też wypisałam, że w samym Izraelu, no bo jest to najbardziej, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie armii świata, poza tą lawendą i tym gospelem, którego odpowiednikiem w Polsce jest ponoć system, który nazywa się Jaśmin, to cały system wspierania decyzji na polu walki oparty o sztuczną inteligencję zawiera jeszcze takie systemy, co się nazywają, to będzie po angielsku, Fire Factory, Depth of Wisdom, Alchemist. W Stanach Zjednoczonych mamy Project Maven, Gorgon, tak sobie napisałam, że nie mogę przeczytać. No i w każdym razie jeszcze dwa systemy, które są, obsługują znane drony Reaper MQ-9. No a na samej Ukrainie mamy co prawda nie tego rodzaju systemy sztucznej inteligencji, ale też sztuczną inteligencję w systemach Palantir, gdzie z jednej strony jest coś, co się nazywa Artificial Intelligence Platform, a z drugiej strony jest Meta Constellation, które z tego, co rozumiem, wspierają decyzje wojskowe ze względu na dane z satelit, które ta sztuczna inteligencja obrabia i w bardzo szybkim czasie podaje pewne informacje krytyczne dla dowódców wojskowych. Więc mamy coraz więcej
tych systemów wspierających procesy decyzyjne. Ja mam wrażenie, że one właśnie wchodzą tak trochę tylnymi drzwiami, już skupili się na tych śmiercionośnych systemach, które nie dość, że będą mieć taki właśnie system rekomendacji celów, to jeszcze będą miały przyczepioną jakąkolwiek broń do siebie i bez już tego udawania, że człowiek tam zatwierdza cokolwiek, będą strzelały. No, ale do tego pewnie nigdy nie dojdzie. Natomiast myślę, że to jest nowy duży problem. Co zrobić z tymi systemami, gdzie człowiek staje się tak naprawdę cieniem człowieka i pewną tak naprawdę śmiechem, właściwie, no nie wiem, kukłą, która jest używana po to tylko, żeby móc powiedzieć, że tak, że żołnierz ewentualnie zatwierdził, no i właściwie to on będzie ponosił odpowiedzialność, choć w rzeczywistości on nawet do końca nie wie pewnie, co się stało. Kaja, w tym bardzo ciekawym wątku, który poruszyłaś, zwróćmy uwagę, że zwróciłaś uwagę na stosowanie tego systemu w tej szerszej perspektywie. Mamy przecież kilka postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, już dwa dotyczące Strefy Gazy. Jedno bezpośrednie, powództwo RPA. Drugie to chociażby dzisiaj na wokandzie MTS-u jest sprawa Nikaragui, częściowo dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego, kierowana pośrednio przeciwko Izraelowi, a bezpośrednio przeciwko Republice Federalnej Niemiec, gdzie właśnie podnosi się, że być może państwa naruszają prawo humanitarne, artykuł 1 konwencji genewskich, poprzez wspieranie państwa, które prawo humanitarne narusza. Jestem ciekaw, czy w ogóle w tym kontekście może się pojawić właśnie zagadnienie stosowania systemu Lewander i takiej Może automatyzacji. niekoniecznie, jeśli mogę przerwać, to ja zapomniałam, że chciałam dowiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo o tym Lavender się dowiedzieliśmy w związku z atakiem, w trakcie którego umarł obywatel Polski. I w związku z tym ponoć, ja jeszcze to zweryfikuję do końca tego miesiąca, ale zostało wszczęte postępowanie w prokuraturze w Przemyślu. Na podstawie artykułu 148 kodeksu karnego, czyli o zabójstwo, gdzie polskie władze będą prowadziły no, śledztwo. Jak rozumiem, ono ma szansę powodzenia tylko jeśli będziemy współpracować z władzami Izraela, które nam przekażą informacje, co tam się w ogóle wydarzyło. I myślę, że tam bardzo istotne będzie właśnie powiedzenie, bo tam też były dwie wersje, prawda? Jedna to, że to był dron, który był pilotowany przez człowieka, który dokonał tego ataku, a druga wersja była, że to był dron właśnie już autonomiczny, gdzie nie było tego człowieka. Więc tak czy siak, jeżeli to śledztwo będzie miało jakąkolwiek przyszłość i skuteczność, no to myślę, że z niego znacznie więcej dowiemy się na ten temat. I ponoć Stany Zjednoczone też, bo to oczywiście jest amerykańska organizacja humanitarna, której pracownicy zostali zabici. I też ponoć w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że znając życie, to może i Stany Zjednoczone będą wiedzieć więcej na ten temat, tylko pytanie, czy publika uzyska takie informacje. Także to chciałam jeszcze dodać, że znacznie bardziej myślę, to będzie istotne w tych śledztwach niż w oczywiście tych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, gdzie chyba chodzi o taką ogólnie ocenę całej polityki, no ale być może jeżeli jakimś stronom w tych postępowaniach uda się uzyskać informacje na temat tego, jak bardzo skrzywiony jest ten algorytm i te wszystkie systemy oparte o AI stosowane przez Izrael, no to oczywiście, jeżeli się okaże, że one w ogóle nie miały żadnych zabezpieczeń i mogły typować osoby cywilne w sposób, powiedzmy, sprzeczny z prawem humanitarnym, no to na pewno też będzie to mocny argument w całej kwestii związanej z ludobójstwem. Tak, bardzo dziękuję za to uzupełnienie i właśnie zwrócenie uwagi, że faktycznie prokuratura w Przemyślu toczy postępowanie w sprawie śmierci naszego obywatela za granicą, ale tak jak wspomniałaś, no, wszystko zależy od efektywności tego postępowania, zależy od współpracy z Izraelem, o ile polskie organy oczywiście mają prawo wszcząć takie postępowanie, no to oczywiście wszelkie czynności no, wymagają pomocy prawnej, a tutaj decyduje już dobra wola. Poruszyłaś także temat kolejnego pytania, mianowicie prawnego przeglądu broni. Możemy powiedzieć, że stan dyskusji, który scharakteryzowałaś, z niego wynika, że
No nie mamy per se nic wiążącego, mamy chyba, możemy tak powiedzieć, dużo postulatów de lege ferenda, propozycji prawa, ale z drugiej strony mamy pewne bezpieczniki w samym międzynarodowym prawie humanitarnym. Pomijając może tutaj bardzo ciekawe zagadnienie samej na przykład klauzuli Martensa, tak, czyli tego, że zawsze prawo działa niezależnie od tego, czy dana broń, dany system broni jest uregulowany dedykowanym traktatem, czy też nie, no to właśnie pojawia się to zagadnienie trochę tajemnicze prawnego przeglądu broni, tajemnicze z tego względu, że no, jest to coś bardzo zazdrośnie wręcz strzeżonego przez państwa, jest to coś z pokroju bezpieczeństwa narodowego i prawa międzynarodowego. Niemniej taki obowiązek dla stron protokołu dodatkowego pierwszego wynika. No i tu poruszyłaś też problem, czy takie urządzenia wspomagające, czyli no nie będące broniami, czy też systemami broni per se, również powinny być badane w tej mierze. To wydaje mi się, że jest takie bardzo ciekawe pytanie. Natomiast chodzi też również o sam stosunek Izraela do artykułu 36. Ty w swoich badaniach również badałaś kwestię tego, czy jest to norma prawa zwyczajowego. Pytanie jest ciekawe, bo z jednej strony w sumie chyba państwa, które stronami protokołu nie są, jednocześnie chyba najwięcej publikują w zakresie tych praktyk, jakie stosują w kontekście przeglądu broni. Czy ten przegląd broni to jest taki bezpiecznik, możemy powiedzieć, obok klauzuli Martensa, który no, zabezpiecza w pewnym sensie wprowadzenie, przed wprowadzeniem uzbrojenia, które narusza prawo międzynarodowe, bo to też jest ciekawe, że nie chodzi chyba tylko o międzynarodowe prawo humanitarne, ale na przykład chodzi o każdą normę prawa międzynarodowego, w tym potencjalnie na przykład praw człowieka. Właśnie jak jest z tym tajemniczym artykułem 36? Tak, dokładnie. Właściwie już powiedziałeś już dokładnie, jaki jest, powiedzmy, zakres tego artykułu, czyli państwa podczas rozwijania, zakupu, używania różnych środków walki, broni, metod walki, powinny badać, czy te właśnie wymienione rzeczy są zgodne z obowiązującym to państwo prawem międzynarodowym, czyli wychodzimy rzeczywiście poza samo prawo humanitarne. I jest to rzeczywiście norma traktatowa, jest za mała praktyka państw, żeby można było mówić o tym, że to jest norma prawa zwyczajowego. No i tak jak wspomniałeś, państwa, które nie są stronami protokołu dodatkowego, czyli Stany Zjednoczone i Izrael, prowadzą wręcz takie wzorowe przeglądy prawne, podczas gdy 190 innych państw nie prowadzi takich, a przynajmniej nie chwali się tym publicznie, że prowadzi takie przeglądy. Te przeglądy zasadniczo powinny być taką administracyjną procedurą, która rzeczywiście po pierwsze zabezpiecza państwo przed inwestowaniem pieniędzy w rzeczy, które potem nie będzie można używać, a po drugie przed naruszaniem prawa międzynarodowego podczas prowadzenia działań zbrojnych. Swoją drogą Polska kiedyś zakupiła broń nieśmiercionośną, akustyczną do kontroli tłumów, jakichś protestów i ona potem leżała w magazynach, bo się okazało, że nie możemy jej używać zgodnie z prawem. Więc to jest przykład właśnie, dlaczego wprowadzenie tej procedury jest sensowne. No, ale pomijając to, że jest to sensowne, no to rzeczywiście nie ma za dużej praktyki. W samej Unii Europejskiej jest chyba około 12 państw, które tylko to prowadzą. Część to prowadzi, właściwie mam wrażenie, że żadne państwo nie przejmuje się tym, że to jest norma traktatowa i że wynika to zobowiązanie z prawa międzynarodowego, tylko robią to, bo albo wcześniej już na to same te państwa wpadły, albo po prostu, bo to się sprawdza z takich bardziej przyziemnych przyczyn właśnie finansowych. I co ciekawe, cała dyskusja o tych systemach autonomicznych na forum w Genewie doprowadziła do takiego jakby renesansu tego pojęcia, no bo protokół dodatkowy z 1977 roku, w zależności kiedy państwo przystępowało do tego traktatu, no to wtedy zaczyna obowiązywać ta norma, no ale co najmniej 20 lat, jak nie 50, powinny te procesy być już wdrażane, a nie są. I właściwie nikt o tym nie mówił, nie było to przedmiotem dyskusji, no ale jak zaczęły się dyskusje o autonomicznych systemach, to nagle właśnie też za sprawą organizacji pozarządowych, które powiedziały, hej, mamy taki artykuł 36, jedna z organizacji właściwie ma taką nazwę Article 36 i lobbuje, żeby państwa robiły te przeglądy,
I w trakcie ostatnich 2 lat najpierw zaczęło się to od Brazylii, która powiedziała, że w ogóle to jest świetny sposób na to, żeby odpowiedzieć i zaadresować ryzyka związane ze sztuczną inteligencją właśnie na etapie rozwoju, trenowania tych systemów, zanim je wprowadzimy na pola walki i będzie już za późno, bo dojdzie do tragicznych w skutkach pomyłek. I ona zachęciła państwa do dzielenia się na zasadzie oczywiście nieobowiązkowej swoimi dobrymi praktykami. I o ile część państw się pochwaliła, część, która nie wykonuje takiego przeglądu, i o ile oficjalne odpowiedzi z naszego Ministerstwa Obrony Narodowej mówią, że oczywiście, że spełniamy normy z tego artykułu, to nie ma takiej procedury. Więc część państw się nie podzieliła, ale doprowadziło to do tego, że w ubiegłym roku rozpoczęła pracę taka grupa, która uruchomiła online takie repozytorium, gdzie państwa będą mogły właśnie dzielić się dobrymi praktykami co do tego przeglądu prawnego. To jest dosyć świeża inicjatywa, więc ja jeszcze nie wiem, jakie są jej efekty, ale warto to obserwować, bo widzimy, że może właśnie ta potrzeba przy sztucznej inteligencji do ciągłego nadzorowania, do zaadresowania bardzo różnych ryzyk spowoduje, że państwa nie chcą zakazywać tych broni, chcąc korzystać z benefitów, jakie przynosi ta broń, może właśnie zgodzą się na to, żeby jednak takim sitem bezpieczeństwa był ten przegląd prawny. No i Izrael oczywiście stosuje taki przegląd. Nie, co jak widać, jakby ten przegląd nie dość, że musi być on dostosowany do środowiska prawnego danego państwa, czyli załóżmy, że Polska będzie miała zupełnie inne normy prawa do sprawdzenia niż Izrael, bo jest stroną innych umów międzynarodowych, nie tylko z szeroko rozumianego prawa międzynarodowego, ale też z zakresu ochrony praw człowieka, polskiego prawa, przede wszystkim tutaj konstytucyjnego. I więc po pierwsze, musi to być dopasowane do państwa. Jeżeli my zakupimy jakiś sprzęt z innego państwa, załóżmy ze Stanów Zjednoczonych, i Stany Zjednoczone wykonały ten przegląd, to nie oznacza, że my jesteśmy zwolnieni, bo mamy tutaj papier, że ten przegląd już został dokonany i to jest legalna broń, bo może się okazać właśnie, że w świetle polskiego prawa nas obowiązującego to będzie nielegalne. No i jeszcze bardzo istotne jest w tym przeglądzie prawnym broni, że charakter tej procedury powinien być multidyscyplinarny. Zanim doszło do dyskusji o autonomicznych systemach, mówiło się, że no, powinny być tutaj osoby wojskowe, powinni być prawnicy, no i powinni być na przykład lekarze lub osoby, ekolodzy czy specjaliści do spraw ochrony środowiska, które też jest chronione prawem międzynarodowym, żeby popatrzeć na to, jakie będą potencjalne skutki i gdzie, na co warto zwrócić uwagę. Więc jak doszło do tego, że autonomiczne systemy odrodziły tę dyskusję, no to oczywiście dodano tutaj jeszcze specjalistów od AI, różnych inżynierów, którzy będą w stanie odpowiedzieć na pytania od strony wojskowej i od strony prawnej na temat tego, jak ten system może działać i czy w związku z tym możemy powiedzieć, że jest on legalny. Warto wspomnieć, że rezultat takiej procedury nie musi być i zazwyczaj w tych państwach, które praktykują ją, nie jest wiążący dla władzy politycznej. No i nie musi być publiczny. Ta cała procedura nie musi być, państwa nie muszą nikomu raportować, że to wykonały taką procedurę, ale znowu warto jest chociaż podzielić się pewnym ogólnym raportem na temat tego, jakie broń na przykład zostały uznane za nielegalne, jakie za legalne. Biorąc pod uwagę rzeczywiście interesy bezpieczeństwa publicznego, bo nie zawsze zdradzanie wszystkich szczegółów społeczeństwu szeroko rozumianemu jest dobre w tym kontekście, ale no, dobrą praktyką byłoby pokazanie: halo, robimy ten przegląd. W tym roku tyle przeglądów na przykład było zrobione, tacy eksperci byli, ten przegląd jest wykonywany na szczeblu takim i takim, bo na ten moment nic takiego nie wiemy, a to są informacje, które inne państwa na przykład publikują. Także dobrze by było, gdyby rzeczywiście państwa podeszły do tego na poważnie. Ale nie widzę na to aktualnie miejsca, szczególnie w naszym polskim państwie. Mówiliśmy już, że od ponad dekady zajmujesz się tą tematyką, generalnie patrząc właśnie czy to sztucznej inteligencji, czy też autonomiczności w siłach zbrojnych.
I mam takie pytanie o pewną osobistą refleksję w jakimś sensie dotyczącą roli prawników, badaczy, ale też i praktyków właśnie względem tego tematu. Czy ta rola powinna być jedynie reaktywna, czyli taka, w której to nowe technologie, czy też pewne działania, które właśnie prowadzą do nowych technologii, powodują, że prawnicy muszą jakoś do nich się ustosunkować, czy też w istocie prawnicy powinni być takimi integralnymi uczestnikami procesu tworzenia różnych systemów AI dla celów wojskowych, nawet na poziomie programistycznym. Bo rzeczywiście w kontekście nawet tutaj w Polsce na uniwersytetach, czy już nie mówiąc o innych tego typu miejscach, gdzie pojawia się prawo międzynarodowe, no w zasadzie wszyscy zawsze działamy na poziomie tej reakcji, tak? Nie ma tego powiązania w istocie procesem, poprzez który dochodzi do tworzenia poszczególnych systemów. Więc prośba o taką właśnie refleksję o rolę prawników z perspektywy właśnie Twojej już ponad 10-letniej przygody z tym tematem. No i też oczywiście pytanie, jakby które jest tutaj powiązane z tym głównym wątkiem, dotyczącą kwestii dostępności danych na temat rozwoju broni, bo przecież zakładamy, że państwa nie wszystkim się dzielą, tak, z ekspertami czy też z NGO-sami. Więc właśnie taka tutaj refleksja byłaby dla nas na wagę złota. Dobrze, to oczywiście myślę, że mam oczywistą odpowiedź, że prawnicy powinni być integralnym elementem tego całego procesu i z mojego doświadczenia wynika, że dużo się zmieniło w tym zakresie przez te 10 lat. Tak jak tutaj we wstępie było powiedziane, ja przez pewien czas współpracowałam z NATO właśnie w takich pracach rozwojowych, to były prace koncepcyjne, tam nie mówiliśmy o konkretnych modelach broni, ale mówiliśmy właśnie o tym, jakie normy, jakie polityki wewnętrzne trzeba przyjąć, żeby dobrze wdrożyć. No i dobrze oznaczało też, biorąc pod uwagę normy prawne i etyczne. Więc już właściwie 8 lat temu NATO dokonywało takiej integracji prawników i to też pochodzące, ja z tamtego czasu byłam po prostu przedstawicielem NGO-sów, więc właśnie pochodzących ze społeczeństwa obywatelskiego. Całe dyskusje na forum genewskim są usiane prawnikami, którzy się zajmują właśnie tą tematyką. Co więcej, chyba wczoraj próbowałam teraz znaleźć artykuł, ale Boże, potem ewentualnie podrzucę, to możecie podlinkować do podcastu. Czytałam bardzo ciekawy wpis Rebeki Krutow, która jest właśnie taką amerykańską badaczką całego reżimu prawnego wokół tych autonomicznych systemów. I ona przez ostatni rok miała bardzo ciekawe zadanie. Otóż po raz pierwszy w historii amerykańskiej agencji DARPA, która zajmuje się najbardziej przełomowymi, powiedziałabym, technologiami. To jest taki duży, możesz dużo stracić, ale możesz dużo zyskać. Bardzo dziwne projekty, takie, myślę, że science fiction na to jeszcze nie wpadło, jakie projekty są tam prowadzone właśnie z myślą o jakby ulepszeniu działań wojennych, czy też ulepszeniu życia żołnierzy, którzy muszą brać udział w walkach. I ona miała tam taki roczny fellowship i prowadziła taką przekrojową jednostkę w ramach tego gigantycznego laboratorium, gdzie różne projekty badawcze mają swoje własne zespoły i te zespoły są całkowicie oddane tym swoim dziwnym projektom, a ona mogła z nimi wszystkimi rozmawiać i wchodzić w interakcje właśnie od strony prawnika i też etyka. I bardzo często na tym artykule opowiadasz właśnie na etapie chociażby tworzenia oprogramowania do jakiegoś systemu, z takiej rozmowy z prawnikiem, który wskazywał na pewne potrzebne elementy identyfikowalności, pewnych działań, czy właśnie przejrzystości. Ci inżynierowie nie podchodzili do tego tak, o Boże, kolejny prawnik będzie nam mówił, co możemy, a co nie, tylko wręcz mówili, okej, to jest dobra rada, nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale też z powodu takiego, że ta rada przyczyniała się do stworzenia lepszego rozwiązania technologicznego, co dla nich było oczywiście plusem. Więc widzimy taką powoli integrację, oczywiście ona jest z różnych prędkości w różnych państwach, tych głosów prawników,
do tworzenia AI. I myślę, że biorąc pod uwagę nie tylko wojskowe zastosowania AI, ale też cywilne i to naszą europejskie rozporządzenie AI Act, które nakłada na dostarczycieli tych rozwiązań sztucznej inteligencji na rynek, na takie potrzeby powiedzmy cywilne i gospodarcze wręcz, to tam też jest tyle obowiązków, które musi ten producent spełnić, że na pewno będzie potrzebował swojego prawnika lub kogoś, kto wie, z czym potem ten system musi się zmierzyć, jak już będzie wdrożony i na podstawie czego ten producent będzie mógł być pociągnięty do dużych, do odpowiedzialności finansowej i wielkich kar. Więc ja uważam, że nie dość, że w historii regulacji broni w prawie międzynarodowym zawsze ci prawnicy się pojawiali, czy to jako przedstawiciele państw, czy w ramach misji dyplomatycznych, czy jako eksperci, no to dzisiaj mamy do czynienia z tym, że no tak, regulujemy, chociaż Stany Zjednoczone są takim na drugim spektrum niż Europa, bo tam raczej jest takie podejście, że najpierw wdrożymy, zobaczymy, jakie są konsekwencje, potem ewentualnie uregulujemy, u nas na odwrót. To tak, te sytuacje, gdzie prawnik powinien się pojawić, żeby chociaż uzmysłowić, tak jak ja na tych spotkaniach na to mówiąc, że a tutaj wiecie, jest takie coś, a potem musi być coś takiego, a tu nie możecie tak zrobić, to tworzy tylko pozytywną synergię. No i tak samo też było tutaj pytanie o to, na ile w ogóle te informacje są rozpowszechniane, czy dostępne, bo nawet nie, że rozpowszechniane, ale dostępne dla szerszej publiki. I tutaj znowu musimy brać pod uwagę to, że nie wszystkie z tych informacji mogą być wydane na zewnątrz ze względu właśnie bezpieczeństwa. I myślę, że to jest taka przesłanka, która czasem może być nadużywana, czasem może być zasłoną dymną, gdzie mówi się, że to jest wzgląd bezpieczeństwa, a tak naprawdę nie pokażemy, bo nic nie mamy albo nie chcemy pokazać. Ale bardzo często jest też to uzasadniona przesłanka, że no, to są informacje o znaczeniu strategicznym, nie możemy ich przekazywać dalej. Co nie zmienia faktu, że nawiązywanie dialogu z organizacjami społecznymi, ekspertami, właśnie naukowcami, którzy się tym zajmują, jest istotne i myślę, że jest taką, można powiedzieć, przesłanką dojrzałej demokracji, która u nas chyba się jeszcze nie wykształciła do końca, bo jednak ten dialog nie jest do końca zależny od tego, jaka władza polityczna jest aktualnie, ale bardziej wynika z braku zaufania do, czy braku lub niedostrzegania potrzeby konsultacji właśnie po to, żeby nie zostać ocenionym przez to, tych akademików czy organizacje społeczne, ale po to, żeby zobaczyć inną perspektywę i lepiej zbudować własne stanowisko. Więc tak. Moja odpowiedź jest, że prawnicy powinni być integralnym elementem i że pewien poziom transparentności jest wskazany, jeśli jakieś państwo chce być uważane za demokrację. Na zakończenie mam takie pytanie o twoją refleksję tego właśnie, w jaki sposób rozwijać, jakie postulaty byś sformułowała względem przyszłego rozwoju sztucznej inteligencji i autonomiczności w siłach zbrojnych. Czy uważasz, że ta dyskusja, która, no jak widzimy, trochę stoi w miejscu, trochę ma jakiś kierunek, ale możemy powiedzieć, że ten format nie jest jeszcze bliżej znany. Czy uważasz, że tak naprawdę to wystarczy? Powinniśmy się bardziej trochę skupić w cudzysłowie na sobie, czyli na tym, jak państwa podchodzą do problemu autonomiczności, na przykład jednak działać na rzecz tego transparentnego, na tyle, ile może, oczywiście, przeglądu broni w trybie artykułu 36. Wspominałaś o tym, że no istnieje już ta interakcja prawników, na przykład z programistami, co jest oczywiście bardzo, wydaje mi się, optymistyczne, że już na poziomie projektowania, programowania tych systemów istnieją już, pojawiają się jakieś względy etyczne czy też prawne wprost, ale też mam taką pytanie o taką szerszą perspektywę społeczną. To wydaje mi się też jest takie nawiązanie do twoich badań, bo przecież byłaś tutaj kierownikiem projektu dotyczącego bezzałogowości, gdzie również prowadziłaś pewne badania społeczne. Pytanie, czy dzisiaj na przykład nie jest czas, aby porozmawiać o tym, aby właśnie zapytać społeczeństwa, co sądzi na temat autonomiczności, w ogóle jaki jest stan świadomości społeczeństwa na temat no właśnie tych systemów z postępującą autonomicznością.
No to jest, to może być kolejne pół godziny mojej wypowiedzi, ale postaram się być zwięzła. Co do tych rozmów na poziomie międzynarodowym. No ja jestem zwolenniczką tego, by przyjąć wiążące prawnie zobowiązanie, natomiast trzeba bardzo uważać, żeby nie przestrzelić oczekiwań. Tak, żeby to nie było zobowiązanie typu traktat zakazujący broni jądrowej, gdzie żadne państwo posiadające taką broń nie jest stroną, żeby zejść na poziom regulacji, a nie zakazu tych systemów i jasno przede wszystkim określić właśnie rolę człowieka i nie ogólnymi klauzulami generalnymi, które każde państwo będzie mogło sobie interpretować jak chce, bo jak widać, można powiedzieć, że jakiś system jest nadzorowany przez człowieka, jest znacząca ludzka kontrola, ale jak się ma 1000 rekomendacji do zatwierdzenia w jeden dzień, to jest iluzja, a nie prawda. Ale przyznaję równocześnie, że jest to trudny problem, też bardzo szczegółowy do uregulowania na poziomie traktatu. Mam też świadomość, że no, ten klimat bezpieczeństwa nie jest dobry, ale też mam świadomość, że możliwe, że nie będzie już lepszy. Więc ja bym, jakbym mogła mieć takie jakieś marzenie, życzenie i żeby to się spełniło, to żeby państwa przyjęły pewne szczegółowe regulacje, może to, co wszystko wyrażają w dokumentach typu soft law wytycznych, przekuć na poziom regulacji wiążącej. To jest, jeżeli chodzi o poziom międzynarodowy. O poziom krajowy, to tutaj z jednej strony, jeśli chodzi o Polskę, uważam, że właśnie ten przegląd prawny broni powinien być dokonywany, szczególnie, że aktualnie widzimy bardzo duże nakłady na zbrojenia, co będzie oznaczało, że będziemy zakupywać dużo broni i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli używać, ale warto byłoby wiedzieć, czy możemy ją legalnie używać, czy nie. A jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i o to, jak, czy w ogóle społeczeństwo i naszą świadomość, to tutaj mam dwa komentarze. Po pierwsze, w Łodzi funkcjonuje Instytut Spraw Obywatelskich, który jako pierwszy NGO w Polsce dołączył do tej międzynarodowej koalicji Stop Killer Robots, która zainicjowała dyskusję w Genewie. I w ramach tej koalicji ten Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi, no dopiero niedawno zaczął, więc nie można jeszcze powiedzieć, że na szeroką skalę, ale wiem, że będzie prowadził działania rzecznicze. Wiem, że są po rozmowach z władzami, będą może budować jakąś koalicję, więc ja mocno trzymam kciuki za to, że uda im się, tak jak my kiedyś próbowaliśmy pobudzić opinię społeczną do zajęcia się bezzałogowcami, tylko że w 2012 roku czy 2013, no to jeszcze w Polsce nikt się nie zajmował wojną, i nawet po 2014 to też niekoniecznie wszyscy uważali, że to jest jakieś zagrożenie. Natomiast po 2022 myślę, że możemy zaobserwować coś takiego, że mamy wzrost świadomości na temat wśród polskiego chociażby społeczeństwa, na temat tego, dlaczego prawo uchodźcze jest istotne, dlaczego ściganie zbrodni wojennych jest istotne, dlaczego przestrzeganie prawa wojennego jest istotne i dlaczego nie każdy atak i każda osoba zabita, każdy zburzony dom to od razu jest zbrodnia wojenna. No niestety takich tematów najlepiej uczy się w praktyce, no chyba, że się jest takim zapaleńcem, jak my tutaj zgromadzeni, że poświęcamy temu naszą karierę naukową. I myślę, że może być podobnie trochę z tymi autonomicznymi systemami. Już znacznie więcej widziałam postów na temat w różnych social mediach na temat używania AI do zabijania po właśnie tym śledztwie i zabójstwie tego polskiego obywatela, niż przez ostatnie 10 lat, kiedy te dyskusje się toczą i kiedy próbowaliśmy zainteresować społeczeństwo tym tematem. Więc być może właściwie tak siłą rozpędu zacznie się zainteresowanie tym tematem, jeszcze biorąc uwagę właśnie AI Act i to, że ta sztuczna inteligencja cywilnie nam się też wdziera w każdy kąt życia. No i w związku z tym myślę, że powinna być jakaś szersza rozmowa na temat tego. I wspominałeś klauzulę Martensa we wcześniejszym pytaniu, i tam ta klauzula Martensa powołuje się na to, że
rzeczy, które nie są uregulowane w prawie traktatowym, powinny między innymi być zgodne z czymś, co na polski się tłumaczy dyktaty publicznego sumienia. Oczywiście nikt nie wie, co to są te dyktaty publicznego sumienia, ale ja myślę, że między innymi jest to opinia publiczna, kwalifikowana opinia publiczna, nie tak, że ktoś sobie zrobi sondaż na ulicy i to już jest opinia publiczna, ale właśnie opinia zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów, badaczy tego tematu, która powinna być uwzględniana przez państwa. I po to, żeby to się wydarzyło, musi też nastąpić właśnie taki zwrot demokratyczny, żeby te tematy, o ile wcześniej były spychane jako niepriorytetowe, no bo po co nam zajmować się wojną, to teraz są spychane, no bo jest wojna za naszymi granicami i w związku z tym nie będziemy się teraz obarczać dodatkowymi ograniczeniami. No a jak łatwo stwierdzić, tego rodzaju argumentacja jest świetna, bo to znaczy, że nie ma momentu, który jest dobry do rozmowy. A mimo to w innych państwach zdarzają się takie sytuacje, chociażby we Francji została powołana specjalna komórka, która właśnie taki komitet czy rada doradcza, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale która zajmuje się etycznymi aspektami wojskowej sztucznej inteligencji i ona wydaje zalecenia do wszystkich programów wojskowych, które właśnie mają zamiar wdrożyć takie rozwiązania technologiczne. Więc tych przykładów ze świata jest mnóstwo. To, czego brakuje, to pewna wola polityczna. No i być może im więcej społeczeństwo będzie się niestety dowiadywało o tego rodzaju akcjach, tym ta wola polityczna szybciej się znajdzie. Lepiej, gdyby się znalazło po prostu dlatego, że jest to temat ważny, a nie tylko palący ze względu na rzeczywistość, która nas otacza. Ale może, żeby tak nie kończyć taką negatywną uwagą, no to powiem, że widać po tych 10 latach rozmów w Genewie progres. Widać też progres technologiczny, z którym związane są też progresy związane ze stanowiskiem państw co do tego, jak regulować takie systemy. No i widać, że jest właśnie coraz więcej nowych projektów na ten temat, badawczych, czy właśnie jakichś takich wdrożeniowych, jak w DARPie. I ten temat no, w mainstreamie naukowym już od dawna jest, ale może ze względu na to, że mamy za naszą granicą trwający konflikt zbrojny, że nie tak daleko w Palestynie jest kolejny bardzo aktywny konflikt zbrojny, no to może w końcu i nasze społeczeństwo się tym zainteresuje, a na pewno mamy w Polsce też specjalistów, którzy będą mogli doradzać, czy to politykom, czy właśnie organizacjom społecznym, które chcą ten temat podnosić. W dzisiejszym pasjonującym odcinku poruszyliśmy zagadnienie autonomiczności. Nie ma wątpliwości, że autonomiczność puka do naszych drzwi. Jest bardzo szeroko obecna w motoryzacji, jest obecna w telefonie komórkowej, jest obecna chociażby również na uniwersytetach. I coraz więcej aspektów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji dotyka społeczeństwo. To też trudno wręcz sobie wyobrazić, co musi się dziać w laboratoriach wojskowych, jak dalece musimy jako społeczność międzynarodowa być zaawansowani w budowie tych systemów, zwłaszcza jeżeli mówimy o tak wrażliwej i delikatnej materii, jaką jest materia wojskowa. W tym odcinku wydaje mi się, że poruszyliśmy takie zderzenie perspektywy pozytywnej, że ta dyskusja na temat autonomiczności w siłach zbrojnych, ona gdzieś zaczęła się nieco oddolnie od ruchów organizacji pozarządowych i jak widzimy w historii, czasami organizacje pozarządowe kolektywnie działając potrafią doprowadzać do pewnych przełomów, na przykład konwencja z Ottawy z 1997 roku zakazująca min przeciwpiechotnych. Z drugiej strony trzeba również zachowywać pewną powściągliwość, pamiętać o tym, że to państwa ostatecznie decydują się na to, na związanie się ograniczeniami i tylko w takim zakresie, jakim ze swoich czysto egoistycznych często interesów uważają za stosowne. O tych niezwykle ciekawych, aktualnych wydarzeniach i aspektach prawnych rozmawialiśmy dzisiaj z panią doktor Kają Kowalczewską. Kaju, bardzo dziękujemy ci za rozmowę i przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Ja też dziękuję, było mi bardzo miło.
Zachęcamy wszystkich do śledzenia aktywności pani doktor, aktywności w mediach społecznościowych, aktywności publikacyjnych, bo taka jest niezwykle owocna. I również prosimy, aby nasi słuchacze nie zapomnieli o nas, o naszym podcaście, który niezmiennie prowadzą Tomasz Lachowski i Mateusz Piątkowski. Do usłyszenia w następnym odcinku.